Daj znać, to podpłyniemy do brzegu łupiną. No, w łupinie jeszcze nie pływałem, muszę powiedzieć, ale mam nadzieję, że dowiezie mnie bezpiecznie do Instytutu Adermeyer, gdzie rozpocznie się kolejna część naszej przygody, na którą serdecznie Was zapraszam. No i jesteśmy z powrotem. Jesteśmy na groźnej wrędze. No i musimy się dostać do Instytutu Adermeyer i uratować Sokołowa, który prawdopodobnie tam został zabrany. No i zobaczymy, co Sokołow ma do powiedzenia w związku z konspiracją dotyczącą zmory korony, która wygląda na to, że była jakimś planem uknutym przez Duke'a i Delilah. No ale zobaczymy, co to się stanie. No tutaj, jak widać, mamy wszystkich podejrzanych. Ramsey, jak widać, był w Karnace. What was Mortimer Ramsey doing in Karnaca? Mortimer Ramsey. Duke nie przeprowadziłby zamachu stanu bez pomocy kogoś ze Straży Miejskiej. No my już wiemy, po co on tam był. Właśnie po to, żeby przeprowadzić zamach stanu w Dunwall. Tu mamy Duke'a i Delilah. Nie znam Duke'a Lucia Bell, ale Corvo służył pod jego ojcem. Wspominał, że Theodanis był dobrym człowiekiem. No, najwyraźniej w tym wypadku daleko padło jabłko od jabłoni. Delilah, jeśli to prawda, jest moją ciotką i dziwnie spogląda na świat. No tutaj mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o Delilah, bo jest zbyt podejrzana ta kobieta. Zmora korony. Ta lekarka, Hypatia, jest uosobieniem dobra. No i to jest właśnie Hypatia. To jest główna lekarka, która prowadzi badania w Instytucie Adermeyer, do którego właśnie został zabrany Sokołow. Sokołow bardzo się postarzał. Tak na to wygląda, że Adermeyer na wyspie w ogóle. No, ciekawe, jakoś tam się będziemy musieli dostać. Droga lądowa do Instytutu Adermeyer prowadzi przez stację kolejki. Aha. Przez stację kolejki. No nic, zobaczymy. Idziemy. Łupina to chyba ta łódź, jak mi się wydaje. No tak. Mamy jakiś nowy wpis w dzienniku. Śledztwo w Instytucie Adermeyer. Kapitan tego statku, Megan Foster, pomogła mi uciec po przewrocie, ale ciągle taksuje mnie wzrokiem, gdy wydaje jej się, że nie patrzę. W tej chwili nie mam nikogo innego, ale może wkrótce dołączy do nas Anton Sokołow. To mój dawny nauczyciel. Zawsze miał niewyparzony język. Teraz został porwany. Megan mówi, że ostatnio widziano go ciągniętego przez zmorę korony w stronę Instytutu Adermeyer. To kompletnie bez sensu, chyba że zabójca jest tam pacjentem. Może potrzebuje lekarstwa albo czegoś innego. Ale dlaczego szaleniec miałby pracować dla Duke'a i Delilah? Główna alchemiczka Adermeyer może to wiedzieć. Zarządza tym miejscem od wielu lat, słynie z leczenia z chorób górników. Jeśli coś wie, opowie mi o tym. No, miejmy nadzieję, że opowie. Co tu jeszcze mamy? Aha, to wszystko już czytaliśmy. Informacje o świecie. Mapy. Nie mamy run, nie mamy amuletów. No dobra. Zobaczymy. Mogę cię już wysadzić w dokach? No, jak najbardziej, jak najbardziej. No to zobaczmy te ulice, które wychowały mi ojca. No to ruszajmy. Nie mogę sobie pozwolić na rozpoznanie. Podróż do Adelaide.
Addermeier łodzią odpada z powodu ochrony. Najwyższa straż stacjonuje w wieży. Rusz lądem przez stację kolejową. Okej. Lądem przez stację kolejową. Stary Duke Serkono z całymi dekadami pracował nad rozbudową Karnaki. Gdy zastąpił go Luca Abel, zaczął doić miasto z bogactw tak szybko, jak tylko potrafił. Orgie trwające po tydzień uczty. Najwyraźniej czeka nas tu więcej zabawy niż w Dunwall. Uważaj po drodze do Addermeier. Duke oddał miasto w ręce najwyższej straży. Atakują obcych bez ostrzeżenia. Nie będę się wychylać. To niezłe miejsce. Dotrzyj do Addermeier. Załatw zmorę korony. I dowiedz się, dokąd zabrali Sokołowa. Alchemiczka Hypatia spróbuje ci pomóc. Sokołow ją lubi. Do zobaczenia w Addermeier. Tylko poczekaj z podpłynięciem do momentu, aż uciszę strażników w wieży. Czyli wygląda na to, że Sokołow się zna z tą Hypatią. Karnaka. Witaj w Karnace, przybyszu. Witaj. Nie musisz zakrywać twarzy. Do doków nie nawiewasz tyle pyłu z kopa. No, akurat nie dlatego. Akurat nie dlatego ją zakrywam, no ale to chyba krew jakaś. Cholera, co to jest? Może to krew wielorybów? Ciekawe, czy tutaj też łowią wieloryby. No nic. Jeszcze ja to Jezu. Nieźle to wygląda. Nie mamy jej w rejestrze. Oho. Może to jeden z tych nowych importerów z Mory. Odczekajmy dzień albo dwa. A jak wciąż tam będzie, to zapytam kumpla z najwyższej straży, czy nie przeszuka pokładu. Po tym, jak załoga załaduje tę całą kontrabandę, żeby chociaż najwyraźniej raz to ona zapłaciła za linki. Jeden cholerny raz. Dobra myśl. Odpalą nam coś z konfiskaty? No, ja to w ogóle nie słucham, co mówicie. Addermeier. Tam jest Addermeier? Gdzie jest Addermeier? Tam jest Wręga. A, tam. Czyżby tam był Addermeier? Zobaczymy sobie. Tutaj ta kobieta chyba przez jakąś lunetę patrzyła albo coś. Dobrze. A, zdjęcia robi. Może jeszcze trochę. Dobra, nie będę jej przeszkadzał. Z tej strony sobie stanę. Aha, to tam jest Addermeier. Nie wprost przecudowne światło, ale oczy mi się od słońca gotują. A, to chyba jest ta linia kolejki. Potem widziałem jakieś wagoniki takie wcześniej jeździły po tym. Gdzie to leci? Ten błysk oceanu. Gdzieś tam. Okej, okay. No dobra, to przynajmniej wiemy mniej więcej, w którą stronę się kierować. Wszystkich krwiokzach to chyba mało bezpieczne. Pewnie, że jem. No, nie będziemy płazić po tym. Jak on sprawdzi, czy w steku nie ma lat? Czuję się bezpiecznie. Co jest nie tak? Kiedyś dobrze tu zarabialiśmy. Do czasu najwyższa straż. No witaj, może masz mi coś ciekawego do powiedzenia? Nie jesteś stąd, prawda? Witaj więc w Karnace. Okej. Była cesarzowa ścigana. O! No zobaczmy, co tam mają do powiedzenia o nas. Nie ma już żadnych wątpliwości, że za niedawne pasmo straszliwych morderstw odpowiedzialna jest zdetronizowana cesarzowa Emily Caldwin. Ukrywa się ona obecnie przed strażą, co potwierdza nasze domysły o jej winie i powiązaniach ze zmorą korony. Niektórzy sugerują nawet, że to ona sama dokonała tych ohydnych zbrodni, gdyż jak dobrze wiadomo, wychowali ją spiskowcy i mordercy. Najwyższa Straż Serkonos obiecuje nagrodę za wszelkie informacje, które pomogą w aresztowaniu byłej władczyni i uprzedza, że do ściganej będzie strzelać bez ostrzeżenia. Duke Abel powiedział ostatnio, że jeśli poszukiwana dobrowolnie i natychmiast odda się w ręce straży, będzie mogła najpewniej liczyć na sprawiedliwy sąd. Tak, jasne. No już to widzę. Dobra, gdzie ta kolejka idzie? Gdzieś tam. Ale najpierw jeszcze sprawdźmy sobie... O, w pobliżu znajduje się runa lub kościany amulet. Wyciągnij serce. Zobaczymy, co ma mi serce do powiedzenia. Jest takie wspaniałe.
mogło być rajem dla wszystkich ludzi. No, zbyt wspaniale to nie wygląda. Runa 14 metrów, no zobaczmy. Po co zakrywasz twarz? Nie interesuj się, chłopie, po co zakrywam twarz. A, w paszczy wieloryba, niezły ten wieloryb. O kurczę, obejrzyjmy sobie. Patrzcie na niego, coś kombinuje. Kto? Ile z tego dostałeś, Ramus? Wszyscy jesteście tacy sami, rozmiękłe handlarzyny. Wyciągacie tylko łapy, jęcząc ale wielki... i zebrząc. Raz w życiu powiedz prawdę, tchórzliwe oszuście. No, Ramos, nie zgarnąłeś. Jeszcze jedno słowo, Maja. Ja mam go już potąd. Dawajmy go. Ramos Robalu. Kłamliwa kupa gówna, żeby bruścić swoim ludziom. Aha. Dosyć tego. To wszystko wasza wina. Ciało? Co? Nie! Nie chcę umierać! No, tu się widzę nic z Rtolą w karnace. No dobra. Zabierzmy runę stąd w takim razie. Mam nadzieję, że nikt się nie zorientował. Ona mnie widziała, no ale... Wyobrażasz sobie, że coś takiego atakuje cię na morzu? To przerażające stworzenia. Niezły wieloryb. No dobra. Idziemy. Wiecie co, ja sobie tylko wyłączę chyba te powiadomienia o runach w pobliżu, bo... No wolę sam sobie znajdywać. Nie chcę podpowiedzi za bardzo. Ale po prostu kiedy gra jest troszeczkę trudniejsza. Także zaraz wracamy. No chyba nie udało się wyłączyć niestety. Także no nic. Zobaczmy jeszcze co tutaj się znajduje. Węgorze w galarecie Pratchetta. Też tu mają Pratchetta. Spróbujemy węgorzy w galarecie. O, ktoś się tu źle czuje. Gdzie? Drodzy Sergojczycy, pod nieobecność Diuka chcę wam ogłosić, co następuje. Zostały wprowadzone nowe obostrzenia mające związek z politycznymi zabójstwami dokonanymi w imię byłej cesarzowej Emily Colby, a dokonywanymi przez byłego cesarskiego obrońcę Corvo Attar. Najwyższa Straż Serkonos będzie zatrzymywać i przesłuchiwać wszystkich obcokrajowców i nowych pracowników miasta Karnak. Wykluczony jest jakikolwiek obrót. Sklep z kontrabandą. Można kupić nielegalną broń albo amunicję. No zobaczmy. To jest ten sklep, o którym mówiła... Runa 11 metrów, o którym mówiła Megan. Za Duke'a i Najwyższej Straży przyszły ciężkie czasy. Trzeba być gotowym na wszystko. Też widzę nie ma lekko. Co chwilę jakieś ciała leżą, tam się nawalali na tym molo. Chciwość nie popłaca. No tu się z tobą zgadzę. Daj 5 monet, no masz. O, jak miło, dziękuję. Proszę. Jak chcesz przejść przez tę całą ścianę światła, to podobno ludzie przemykają się przez jakiś wypchany krwiogzami dom. Wyjście jest po drugiej stronie punktu kontrolnego straży. No dzięki za informację, dobrze wiedzieć. Oby los nigdy cię tak nie pokarał. Pozwolisz, że zabiorę sobie te... zasoby. Gdzie ta runa? Gdzieś na górze. Tam jest jakieś wejście na górę, schody albo coś? Okej. Okay. No. Jest naszyniki trochę, ej, takie trochę... Chodź na tu. Jakim ty jesteś? Mam coś, co może cię zaciekawić. Naprawdę? Mindy Blanchard. Jestem Mindy Blanchard. A ty mi wyglądasz na kogoś, kto lubi się pchać, gdzie cię nie proszą. Zechcesz mi w czymś pomóc? Ale podzierana. Wyciągnij mi cierń z tyłka. Odwdzięczę się tym samym. Muszę się dostać do Instytutu Addermeier. Masz na to jakiś sposób? Tak. Wiem, jak to zrobić. Przyniesiesz mi pewne zwłoki, a ja rozwiążę twój problem. Nie bój żaby. On już nie żyje. Zwłoki. To nietypowe.
Ale skąd? Rewidenci przytrzymują go w swoim przyczółku. Myślą, że był wiedźmim pomiotem. A ciało chce odzyskać z przyczyn osobistych. Wkradnij się tam, zabierz je i spotkamy się w piwnicy pod gabinetem dentystycznym niedaleko stąd. Pomyślę nad tym. Okej. Okay. Skorzystaj z pomocy Mindy. Wejdź do przyczółka rewidentów. Jakiś taki czerwono-pomarańczowy budynek. No nic, będziemy szukać. Czy to jest ten sklep? Chyba tak. A, to jest chyba tylnie wejście do tego sklepu. Dobra, to może tędy nie będziemy się pchać, ale... Pozwolimy się powstrzymać byle kilku krwiogzom? Dobra, niech będzie. Tylko pamiętaj, trzeba iść powoli i nie podchodzić do tych gniazd. Larwy nie da się ukryć. Trzeba iść powoli, nie zbliżać się do gniazd i unikać zbierania pod skórą i żądeł i jajek. A, to są krwiogzy. Zobaczmy. Aha, to są takie... jakieś ważki. No kurczę. A, czyli tędy się można dostać na drugą stronę ściany światła. Seized. Condemned due to infestation. Okej. Okay. Dobra, to gdzieś była runa jeszcze. W takim razie sprawdźmy sobie runę. Dobra, na razie nie będziemy odbierać. Chodźmy do tego sklepu. A, runa jest tu. Skoro udało ci się tu trafić, to pohandlujemy. Runa jest do kupienia, pewnie. Coś tu może znajdę ciekawego jeszcze? Chyba nic. No dobrze, zobaczmy. Zapraszam. Twoja twarz to zupełnie nie mój interes. No i bardzo dobrze, to mi się podoba. Sprzęt. Ulepszenia. Zobaczmy sprzęt. Bełt, nabój do pistoletu, strzałka usypiająca, ostrze sprężynowe, wyrzuca odłamki, mina ogłuszająca, ogłusza wrogów, granat. A gdzie ta runa? Mamy 1200 monet, o to całkiem sporo. Strzałka usypiająca. Nie pożałujesz zakupu. Dobra, kupmy sobie wszystkie strzałki, naboje mamy. Kupmy sobie jeszcze. Tego może nie będziemy żadnych min kupować. No i zobaczmy jeszcze na ulepszenia. Mam jakieś plany ulepszeń do twojego sprzętu. Kusza. Celność kuszy. Większy zasięg bełtów. Szybkość przeładowania. No dobra, kupmy sobie może celność. Większy zasięg. Na razie może tyle. Wróć niedługo. Ale to znaczy, kupić jeśli ten... nadal tu będę. Czy ja mogę kupić od ciebie to tutaj, co jest? Tu są ekwipunek, ale ja bym chciał kupić na przykład tą runę. A, jest, okej. Okay. O kurczę, mogę mi starczyć teraz kasy, co to jest? Położenie zatopionych zasobów. Dwóch marynarzy zdradziło położenie zatopionej łodzi z zasobami. Runa kosztuje 400. No dobra, wrócimy, to może będziemy mieli jeszcze więcej kasy. Szkoda, że wydałem to wszystko na te ulepszenia, no ale... No trudno, bywa i tak. Zobaczmy, co jest jeszcze na górze. No to mamy jakieś mieszkanie. Aha, okej, nie da się wejść. No dobra, poszukajmy tego domu. Jasna sprawa. A, tam jest ten zainfekowany dom. Krwiogzy są coraz większym problemem. O, poczytajmy sobie trochę o krwiogzach w takim razie.
Po wczesnych meldunkach od najwyższej straży Serkonos, wedle których problem krwiogzów miał być już opanowany, władze Karnaki przyznały wreszcie, że tak naprawdę sytuacja się pogorszyła. Nowe gniazda odkrywane są z niepokojącą częstotliwością, jak mówi jeden z urzędników miejskich, pragnący zachować anonimowość. Lekarze nie nadążają z leczeniem przypadków krwiogzie i gorączki, nierzadko tak zaawansowanej, że niemożliwej do zwalczenia. Jeśli problem nie zostanie zażegnany, insekty mogą doprowadzić Karnakę na skraj upadku. No, coś podobnego jak szczurza zaraza w Dunwall 15 lat temu. Istnieje jednak co najmniej jeden powód, by nie tracić nadziei. Podczas gdy ludzie Duke'a okradają zamieszkane przez krwiogzy budynki, dr Aleksandra Hypatia z Instytutu Adermeyer pracuje podobno niezmordowanie nad lekarstwem. Czytelnicy pamiętają zapewne, że kilka miesięcy temu Duke zamknął Instytut dla mieszkańców wyspy, by pani doktor mogła poświęcić się całkowicie opracowaniu najnowszej wersji formuły Adermeyer. Jest to godna wielkiej pochwały decyzja Duke'a Abel. Czyli Instytut został zamknięty dla mieszkańców i z Instytutu jakby pochodzi z Mora Korony. Tam też został zabrany... O, wieloryb. Tam też został zabrany... Sokołów. Tak więc coś tu na pewno jest nie tak. W gniazdach krwiogzów można znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Trzeba tylko umieć się do nich zakraść i nie zwymiotować. Okej, dzięki za info. Jest jakaś mapa albo coś? Mapy. Dzielnica Tower. Aha, to jest ta mapa. Dobra, może znajdziemy jakąś mapę tu jeszcze. Nie wiem, czy tu mogę sobie chodzić tak z ostrzem na widoku. Tu jest taki czerwony budynek, tak jakby to, czego szukam. Widzę, mniejsze ryby też łowią, nie tylko wieloryby. Poluje na mnie połowa populacji cesarstwa. Wrogie terytorium. Część mnie jest zafascynowana tym, co zrobią, jeśli mnie znajdą. Prosisz? Na to już za późno, Rapolo. Zgadnij, co będzie teraz. Nie! Tak właśnie sprzątamy kapuśu. Pamiętajcie, jak ktoś zapyta, to po prostu próbował przebiec. Rzucił go na tą ścianę. No to nieźle. Jest tu kto? Pokaż się. Kurczę, jakby mnie zobaczył. Hej, wiatrak się kręci gładko? Żadnych problemów? Spokojnie, spokojnie. Bez obaw, obraca się. Prądu nie zabraknie. Dobrze, to ja to sobie tylko... Ja to sobie tylko czekam. Chyba, że wiatrak jakoś. No dobra, wyciągnijmy broń. One się psują równie często, tyle że inaczej. Sporo tu jest tych amuletów i run, widzę, do zebrania. Jeśli wiatr za mocno dmucha, 51. Spróbujemy może je zebrać wszystkie. No zawsze to więcej. Aha, tam jest ta runa, to jest ta runa w sklepie. Czyli cała reszta jest gdzieś... Tamtej pewnie, jak się przechodzi przez to mieszkanie zainfekowane przez krwiogzy. No dobra, wiecie co? Może górą spróbujemy się jakoś przedostać. Muszę znaleźć ten dom tych. Jak oni się nazywali? Rewidentów. Czerwony budynek, taki czerwono-pomarańczowy jakby. Bo to może być to. Tam przed nami co jest. No tu już wchodzimy na to wrogie terytorium. Aha, tam jest zaraz jakiś strażnik. No, łatwo nie będzie. Łatwo na pewno nie będzie. Czy to jest to? No, nie wygląda na tym. Nie wygląda, żeby to było to. No, zobaczymy jeszcze. Terytorium neutralne.
Okej, czyli tu jestem w miarę bezpieczny, na to by wychodziło. Tu jest też jakieś ciało. Tam coś jest? Co to jest? Wielorybia kość. Nie wiem do czego, ale może się przydać. Prawie terytorium. No. Ciał martwych. Mnóstwo, jak widać. Także, aha, tu jest ta ściana. Lepiej mieć się na baczności. Gdzie jest ten budynek, kurczę, o którym mówiła ona? Gdzieś tu musimy go poszukać. Może gdzieś w tamtą stronę. Strażnik był tam. Aha, tam jest jakiś strażnik, dobra. Jakby się tam przedostać, tak żeby nas nie zobaczyli. Spróbujemy. No spróbujemy, okej. Okay. Może powinienem wziąć podwójną zmianę. Nie musiałbym słuchać, jak opowieści wspaniale było za ojca Duke'a. Może się uda. Teraz go odciągniemy. Dobrze, nie widzieli nas. Tego odrzucimy zatem skrzynią. No tu już może nie będziemy ich mordować tak jak w Dunwall. No to powiedzmy, że w Dunwall to była sprawa osobista, personalna. Tutaj to już nie mam powodu, żeby mordować. Powiedzmy, że niewinnych osób. To strażnicy? Nie. Gdzieś tu jest runa, ale najpierw zobaczymy, co tu jeszcze nas czeka. No, co tu możemy spotkać? Nic, okej, okay, no dobra. Gdzie jest ta runa? Nie widzisz? Aha, jest 14 metrów tam. No dobra, zobaczmy. Nie plątać się tu. Poszukujemy na terenie heretyckich artefaktów. Co? Tutaj? Słuchaj, ja tylko muszę... Ten obszar jest zamknięty decyzją kongregacji. Nikomu nie wolno wchodzić. Okej. Okay. Czyli mnie też raczej nie wpuści. Górze, okej. No dobra, zobaczmy. Coś się tam chyba ruszyło. Nie wolno ci tu przebywać! Niemożliwe! Jak śmiesz! Gdzie? No to... Tu... Okej. Zabierzmy jeszcze. Oho. Tajny list do brata Harolda. Dobry bracie Haroldzie. Gdy rozmawialiśmy tydzień temu, byłem w naprawdę fatalnym stanie. Dobrze, że zabrałeś mnie na bok i udzieliłeś rady. Wziąłem ją sobie do serca i wiem, że masz rację. Tak, muszę doznać oczyszczenia przez rytuał. Ach, jakaż trudna droga przede mną. Dobrze ją znałem, gdyż, o czym być może nie wiesz, przechodziłem go już raz. Lecz było to 3 lata temu. Choć byłem młody i silny, o włos uniknąłem śmierci. Jeśli mogę mieć do ciebie kolejną prośbę, czy będziesz tak dobry i zgodzisz się nikomu nie wspominać o naszej rozmowie? Oczywiście wkrótce przygotuję się do rytuału. Choć przyznaję, że od czasu naszej dyskusji czuję się o wiele lepiej, bez porównania ze stanem zdenerwowania, w jakim mnie zastałeś. Odzyskałem pokój i jasność umysłu. Zaprawdę, czuję się o wiele lepiej. Twój brat we wszystkim, Chester. Usuniemy to ciało z widoku. Jak on... Revident. A, czyli jestem tutaj, gdzie powinienem być. Czy gdzieś musi być to ciało, którego ta kobieta szukała. A oni nazywali się jak? Kongregacją, tak? No, tam jest kolejka. Czy ja dobrze widziałem? Tak mi się wydaje. No dobra, ale najpierw bełty mam pełno. Kurczę, niepotrzebnie wydałem kasę na te bełty, no nic. Człowiek się uczy całe życie, zerkonowskie banany.
Niam. Brzoskwinia już nam zostana z Bastilą. Zostałbym nic. Rewidenci. Kim są ci rewidenci? Rewidują coś, ale co? Mieszkanie? Okej. Okay. Gra w karty, gra w trzy kubki. Czy tu gdzieś będzie to ciało? Pióra szablodzioba. Formuła Adermeyer. O! Odmieniać w snach warunkowych. Widziałem miasto na skraju upadku. Czułem zgliznę. Podobnie jak ty, 15 lat temu w Dunwall. Tęsknię za tym? Za tym rokiem, kiedy stałeś się sobą? Nie zaprzeczaj. Szczury w kołysce, czarny dym ponad płonącymi ciałami, całe miasto krzyczące w rozpaczy. Teraz to wszystko wraca. Witaj z powrotem. Witaj w domu. Ludzie jak ty, czy z Marakorem, przynależą do takich miejsc. Miejsc, które toczy zgnilizna? No skoro odmieniec tak twierdzi. A, już rozumiem, to jest kapliczka odmieńca, czyli rewidenci. No bo kult odmieńca jest zakazany generalnie w całym cesarstwie. No a ci rewidenci wygląda na to, że tropią ludzi, którzy oddają mu cześć. Tak by to wychodziło, czyli... skrócę z pomocą Mindy. Czyli ten przyjaciel Mindy, którego ciała szukamy, jak widać, czci odmieńca. To znaczy, jeżeli to jest jego dom, no tak mi się wydaje, że jestem w dobrym miejscu. Chociaż nie, bo to miało być w ich jakby rezydencji. O, to jest Mindy. Czyli oni go zabrali stąd do swojej rezydencji, jakby do swojego HQ. Uwierzę cię. Co? Żebym pomyślał tego, że przeklęte miasto powinno wyprowadzić. Szalenie ciężko, to proszę. Zamawiam to piękne. Chociaż już to trzeba. Co to było? To ja? Chyba nie ja. Już tak jeszcze nie zwariowałem. Łam. List od Mindy. Fajny masz tatuaż na plecach, Amadeo. Skąd wziąłeś rysunek? Chcesz o tym pogadać? Wpadnij do Crown's Hand w dzielnicy pyłu i spytaj o Mindy. Nie pożałujesz fatygi. Okej. Okay. Czyli szukamy Amadeo najwyraźniej. No, Amadeo tu nie ma. Ale znaleźliśmy już drugą runę. Sprawdźmy, czy możemy sobie coś może wykupić. Trzy runy już mamy wręcz. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Okej, okay, no to weźmiemy sobie zwinność w takim razie. Zwiększ wysokość i odległość swojego skoku. To się może przydać w naszej podróży. I ponieważ mamy jeszcze jedną runę, to weźmiemy sobie również koci skok, co sprawi, że odniesiemy mniejsze obrażenia podczas spadków z wysokości. To też może być przydatne. No dobra, czyli Amadeo został wyniesiony z tego mieszkania. To jest ten... O. Odwróciła się od kongregacji wszechludzi. Okej, to jest ten dom, gdzie się muszę dostać, tak? Tak, ten sam symbol na rogu. Okej. No to idziemy po ciało Amadeo w takim razie. Ale najpierw zobaczymy, czy tam coś jeszcze jest. Piętro wyżej.
No gdzieś to jeszcze jest jakiś kościany amulet, no to z tego by wynikało. Metrów. O, czyli tutaj jednak. A, podłogą, tak? Zobaczmy. Umysł Lewiatana. Przebywając pod wodą, regenerujesz manę. Okej. Okay. Na razie chyba nie będzie zbyt przydatny, no ale nigdy nic nie wiadomo. Tam jest też runa i kolejny kościany amulet w tym budynku, jak widać. Tam są jeszcze dwie. Cały tydzień, każdego dnia przekradała się w to miejsce, którego piwniczne ściany obwieszono kotarami fioletu i czerwieni, otaczającymi plugawy ołtarz Bzdury gadają jak wszyscy kapłani, niezależnie jakiej religii. Co to jest? Warning. Dobra, chyba tym balkonem, chociaż tam jest też jakiś strażnik. Jakby tam się przedostać? Tamtędy? No dobra, spróbujemy jakoś tędy się przedostać. Co? Tu są strażnicy. Aż tak daleko to chyba. Tu jest strażnik. No. O, czy na ten gzyms nam się uda wskoczyć? Kurczę, może nie ryzykować. Niby symbol pokazuje, że się uda, ale co dalej? Nie, to chyba będzie głupi pomysł jednak. Chociaż na lampę i od razu tam. Zablokowane. No dobra, na razie. Żołdacy Najwyższej Straży. Wierne pieski Duke'a. Wierne pieski Duke'a. Może przez ten balkon się uda? Potem Y, X i Z. Teraz znasz me ABC. Powiedz... Więc co myślisz, se? Myślę, że jesteś idiotą, człowieku. Jak zje... Oj, one też atakują. Czym ja jestem? Czuję się jak pończocha bez nogi. Jak nikt. Jak ktoś gorszy. No taka prawda właśnie, jesteś nikim. Okej, krwiokzy, jak widać, są trochę niebezpieczne. Suszony pancerzek krwiokza. Kolejny eliksir. One się przydadzą na pewno. Czyli tak, jak myślałem, udało nam się przejść na drugą stronę. No i teraz... Tam jest jeden. Tam jest chyba ta stacja kolejki, tak mi się wydaje, czyli tam musimy dojść koniec końców. Dla dobra was! Nie wzruszam! Dzięki temu możemy zbawić nieświadomych... Runa. Oj kurczę, bym tamto nie zobaczył. ...koszmarnym chaosem. Słuchajcie mnie teraz.
wszyscy wierni tej społeczności. Tu był gdzieś jeden. Lojalność jesteście winni przede wszystkim swojej rodzinie, sąsiadom i kongregacji wszechludzi. Książęta i królowie nadchodzą i upadają, lecz wieczna linia rewidentów będzie was strzec po kres waszych żywotów. Będąc wam tarczą przed obcą zgrozą pustki i gnilnym dotykiem samego odmieńca. Miejcie w sercu 7 zakazów! Jeśli prawdą są przyznane w salonie. Tędy nie wejdę. Jakoś tam się muszę... Oj! Dostać po to ciało Amadeo. Że dojdziemy do prawdy i podejmiemy odpowiednie kroki. Wzbije tam jest balkon dym. Jakiś. Ogień obejmie kamienie Danu. Kamienie Danu. Nie lepiej by było, gdyby każda enklawa sama robiła swoje pozytywki. Na przykład tu. Nie puszczajcie buczenie na paru całkowicie unikajcie miejscach. Czasem skończą się dni, kiedy to zapuszczali korzenie. Gorzej by było, gdyby tajniki konstrukcji i materiałów rozlazły się po wyspach. Kurczę, jakoś nie mogę chyba ogłuszyć za bardzo. Sama technologia zakrawa. Czy mogę go zabić? Jeśli stosuje ją ktoś, kto nie jest rewidentem niezłomnej wiary i woli. No chyba muszę. Co to było? O-o. Ktoś z naszych leży. Hajdy! Strzałka ogłuszająca. Tam. Zobaczmy na ten świat! Skończmy z nią, bracia! Próbuj dalej! To by było na tyle. Oj, no trudno. Zbyt cicho nie było, no ale... Nie wiedziałem, kurczę, że jak go zabiję, to tamci przyjdą. Miało być po cichu. O Jezu, grubo. Dobra. O. Masakra. Ciekawe, czy się da, kurczę, kogoś tak wynieść właśnie. Znaczy, no, jak koleś siedzi, no to... To nie mogę go załatwić po cichu, co jest trochę bez sensu, no ale... No tak to już działa. Na przyszłość dobrze wiedzieć. Wicerewident Liam Byrne. Dawać go tutaj. Za 200 monet. Co my tu jeszcze mamy? Wzmacniające hartowanie ogniem. Maski. Ciekawe, może bym się przebrał za nich, czy się, może by to się udało? No ta gra chyba na to nie pozwala niestety. Tu jeszcze coś mamy. Zapis wizji wyroczni. Dzień 18. Siostra Allison, kronikarka sprawozdająca. Obecne są też siostra Anna, siostra Margaret i siostra Tabata. Poniżej znajduje się wierny i pełen zapis słów siostry Anny wyroczni. Więcej kadzidła poproszę. Tak, przeszłość i przyszłość stapiają się w jedno. Nie mam ciała. Wokół mnie wszędzie pył. Tak gruby, że przesłania mi wizję. To chciwość w namacalnej formie. Kryje w sobie 1000 podłości. Och, spójrzcie, moje siostry, herezja. 20 łotrów. Sług pustki i ohydnych czcicieli odmieńca. Zebrali się tam właśnie w tej chwili, w ukrytej alejce pełnej wyrzuconych przez rybaków resztek. W samym sercu dzielnicy pył. Ruszam dalej, wciąż pokryta pyłem. Jestem niemal ślepa, a jednak coś wyczuwam. W pobliżu czają się inne bezbożności. W ustach czuję dziwny posmak. Co to jest? Tu nastąpiła bardzo długa przerwa, aż w końcu ciszę przerwała siostra Tabata. Moja siostro, czy twoja wizja ustała? A jeśli nie, to co widzisz? Siostra Anna odpowiedziała zaś następująco. Mam wiadomość dla wicerewidenta. Przekażcie Byrnowi, żeby przestał wtrącać się bez sensu w sprawy konserwatorium. A teraz siostra Anna musi odpocząć. Tak oto zakończyła się sesja. Zapis jest wierny i szczegółowy. Podpisano siostra Allison. Okej. Okay. Niewysłany list do nadrewidenta. A, czy to był ten Byrne? Czyżbym zabił Byrna? Być może. Wielce szanowny rewidencie Kulan. Mam nadzieję, że cieszy się pan dobrym zdrowiem i nie tęskni zbytnio za Voigon, która, jak mi powiedziano, zachwyca o tej porze roku. Proszę wybaczyć mi, że stale wysyłam listy, ale na Sarkonos mamy poważne problemy.
Wszelkie pańskie uwagi będą mile widziane. Duke Abel jest karykaturą władcy i jawnie demonstruje pogardę, jaką darzy kongregację, lecz mimo to muszę utrzymywać z nim kontakt dla dobra tego kraju. Nazywają pana jednoczycielem. Kongregacja bardzo potrzebowała kogoś takiego po koszmarze szczurzej zarazy. Pan rady byłyby więc nieocenione. Pod rządami Duke'a na ulicach aż roi się od rzezimieszków. Paolo i jego gang z dnia na dzień poczynają sobie coraz śmielej. I jeszcze jedno. Ostatnio moja wymiana listów z zakonem wyroczni wygląda osobliwie. Odpowiedzi przybywają ze znacznym opóźnieniem, a ich ostatnie proklamacje pisane są w nietypowym stylu. Pana brat w wierze, wicerezydent Liam Byrne. Okej. Ta informacja może być przydatna na później. No dobra, gdzieś tu musi być ciało Amadeo, które będziemy musieli zanieść Mindy. Tu jeszcze mamy 7 zakazów. Aha, oni przecież mówili o tych 7 zakazach. No zobaczmy, co to za religia. Wyjątek z szeroko rozpowszechnionego przeglądu 7 zakazów. Otoczcie swoje najgłębsze jestestwo tymi zakazami, a będziecie bezpieczni. 7 zakazów to nasze najważniejsze pryncypia, nauczane i umacniane przez rewidentów na wszystkich wyspach. Z tych pryncypiów wynikają wszelkiego rodzaju zasady, kodeksy społeczne oraz wierzenia na temat kosmosu. Błądzące spojrzenie, kłamliwy język, próżnujące dłonie, niespokojne stopy, nienasycony apetyt, rozpustne ciało i zagubiony umysł. Wszelkich tych zachowań należy się wystrzegać, aby uchronić swe serce przed złowrogimi wpływami. To są drogi wiodące do odmieńca. No, Ameryki nie odkryli. Gdzieś tu musi być kod do tego sejfu w takim razie. Zobaczymy, może nam się uda go znaleźć. Okej, tu się już wychodzi z tego biura, jak widać. Gdzie to ciało? Gdzieś tu musi być. Gdzieś tu musi być. Może potrzebujemy 8 zakazu. Nie sprzeciwiaj się cesarzowej, bo spłoniesz żywcem. Okej. Skoro tak twierdzisz, Emily. Litania z Białego Urwiska. Wyjątek z serii inwokacji rewidenta nad rewident Abraham Templeton. I tak wam rzekę, bracia, to tutaj staniemy pewnie jako słuszna siła przeciwko rosnącej ciemności. To tu zjednoczymy się przeciwko duchom nieznanego, które chce nas wciągnąć wrzeszczących w noc, abyśmy nigdy nie wrócili do naszych domów, do naszych rodzin. Razem posłużymy za rózgę na tych, którzy odłączają się od stada, dążąc ku mglistym i szarym pustkowiom odmieńca. Rozpalimy jasny ogień naszymi chwalebnymi czynami, aby inni nie gubili swej drogi. A tych, którzy postanowili się włóczyć za ścianami naszych domów w dalekich miejscach, powalimy szybko, zanim zdołają wyszeptać do swych sąsiadów, przypominając ich serca obcością i zwątpieniem. No, ta kongregacja niezbyt mi się podoba, muszę powiedzieć. Jak każda religia po prostu miesza ludziom w głowach, na to wygląda. Prastara muzyka, to już nie będziemy tego czytać może. Przetworzony tran. Co to za urządzenie? Jakiś telefon? Tak wygląda jak jakiś telefon. Dust storm coming. To zapewne dzielnica pyłu, jak się domyślam. No dobra. Szukajmy ciała w takim razie. Gdzieś tu musi być to ciało. Briefing room. Duke Luca Abel arrival. No tak, lektyka. Biedota, która jest zastraszana. Enklawa Karnaki. Wicerewident trójka. Pokój przesłuchań 4, on może być tam. Czyli to będzie piętro wyżej. Tak z tego by wynikało. Trup tego heretyka jest dla nas ważny, choć nie do końca rozumiem. Jest. Poczekamy na wicerewidenta. Kiedy Bern ma tu dotrzeć? I co jest zajęty? Przyślę kogoś innego. Może rewidenta Kindane.
pory mamy się stąd pierwszyć. Ten heretycki trup nie ściągnie na nas krwiobzów, bracie? Nie, już go okadziłem. Póki co nic nie powinno nam grozić. Ale możesz mi wierzyć, że kto... Nic się nie dzieje przypadkiem. Jest. To musi być on. Blisko było, blisko.